Pokój i dobro. Reguła franciszkańskiego zakonu świeckich Mikołaja IV. O sposobie badania tych, którzy chcą wstąpić do zakonu. My zatem, którzy ten zakon chętną naszą opieką otaczamy, nad jego rozwojem przychylnie czuwając, postanowiliśmy, żeby ci wszyscy, którzy mają być dopuszczeni do tego sposobu życia, przed swoim przyjęciem i włączeniem poddani byli starannemu badaniu co do wiary katolickiej i posłuszeństwa względem tego Kościoła. I jeśli tę wiarę i posłuszeństwo mocno wyznają i prawdziwie wierzą, mogą być bezpieczni, dopuszczeni, czyli przyjęci do tego sposobu życia. Należy jednak być bardzo ostrożnym, aby jakiś heretyk albo ktoś podejrzany o herezję, albo nawet osławiony, nie był do zachowania tego życia dopuszczony. I gdyby odkryto, że takowy został przyjęty, należy go jak najszybciej wydać w ręce inkwizytorów herezji, aby został ukarany. O sposobie przyjmowania tych, którzy pragną wstąpić do zakonu. Gdy ktoś będzie pragnął wstąpić do tej wspólnoty braterstwa, przełożeni ministrowie, do przyjmowania takich wyznaczeń, przeprowadzą staranny wywiad odnośnie do jego zajęcia, stanu i godności, przedstawią mu otwarcie obowiązki tej wspólnoty, a szczególnie obowiązek zwrotu cudzej własności. Następnie, jeżeli to zaakceptuje, obuczą go w habit według przyjętego zwyczaju. Ma też, jeśli otrzyma cudze dobra, zadośćuczyni komu należy, bądź w gotówce, bądź zapewniając swoimi wierzycieli przez zastaw równoznaczny. Ma także pojednać się z bliźnimi. Wypełniwszy to wszystko i po upływie roku i zasięgnięciu rady braci dyskretów, że jest godnym, będzie dopuszczony do profesji w następujący sposób. Przyrzeknie zachowywać wszystkie boskie przykazania i zadośćuczynić, jak przystoi według woli wizytatora, za wszystkie wykroczenia, które popełnił przeciw tej formie życia. Niech niezwłocznie to przyrzeczenie będzie spisane przez urzędowego świadka. Ministrowie nie będą przyjmować w inny sposób, chyba że uznają za stosowne uczynić inaczej. Uważnie zbadawszy położenie towarzyskie kandydata lud uwzględniając jego usilną prośbę. Nakazujemy ponadto, postanawiając, by nikt po wstąpieniu do tej wspólnoty nie mógł jej opuścić i wrócić do świata. Może jednak swobodnie wstąpić do innego zatwierdzonego zakonu. Kobiety zamężne nie mogą wstąpić do tej wspólnoty bez uprzedniego zezwolenia męża. O formie habitu i jakości ubrania. Bracia należący do tej wspólnoty niech odziewają się w materiały pospolite co do ceny i koloru, które nie mają być ani zupełnie białe, ani czarne, chyba że odnośnie do ceny wizytator za radą przełożonego ministra udzieli czasowej dyspensy. Ich płaszcze lub futra niech będą bez ozdobnego kołnierza, dekoltu, rozcięte lub całkowite, ale zapięte, jak wymaga tego przystrojność. Bracia niech mają rękawy wąskie. Siostry będą także nosiły płaszcz i tunikę z pospolitych materiałów, albo przynajmniej niech mają wraz z płaszczem suknię białego lub czarnego koloru, albo opończę obszerną, lnianą lub konopną, bez żadnych fałd uszytą. Gdy chodzi o skromność materiału i futer, można siostrom udzielić dyspens według stanu każdej i zwyczaju miejscowego. Niech nie używają przepasek i wstęg jedwabnych. Bracia i siostry będą używać jedynie zwykłych futer barankowych, prostych torebek skórzanych, na takichże paskach bez żadnej ozdoby jedwabnej, ażeby według zbawiennej rady błogosławionego Piotra, księcia apostołów, odrzucili wszystkie marne ozdoby światowe. Żeby nie uczestniczyli w nieprzystojnych ucztach i przedstawieniach, i by nic nie dawali kuglarzom. Absolutnie jest im zabronione uczestnictwo w wystawnych ucztach, przedstawieniach i tańcach. Niech nie dają pieniędzy kuglarzom ani na marne fraszki i będą się starali powstrzymać od tego swoich domowników.
o poście i wstrzemięźliwości. Niech wszyscy wstrzymują się od jedzenia mięsa w poniedziałki, środy, piątki i soboty, chyba by potrzeba wynikająca z choroby lub słabości coś innego wskazywała. Zezwala się, by ci, którzy po upuszczeniu krwi są osłabieni, spożywali mięso przez 3 kolejne następujące po sobie dni. Tak samo nie trzeba też go zabraniać podróżującym. Spożywanie mięsa jest też dozwolone wszystkim braciom w dniach uroczystości, których zwyczaj starożytny zezwala na spożywanie go wszystkim wiernym. W dniach, w których nie przypada post ścisły, mogą spożywać jajka i ser. Gdy w domach zakonnych razem z zakonnikami zasiądą do stołu, będzie im dozwolone spożywać wszystko, co im podadzą. Powinni się zadowolić obiadem i wieczerzą, chyba że byliby słabi, chorzy lub w podróży. Ci, którzy cieszą się dobrym zdrowiem, powinni jeść i pić z umiarkowaniem, ponieważ jest w Ewangelii napisane: a miejcie się na baczności, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem i opilstwem. Nie powinno się zaczynać obiadu lub wieczerzy przed odmówieniem modlitwy pańskiej. Powtarza się też modlitwę na końcu posiłku, dodając Deo gratias. A gdyby się zdarzyło to opuścić, należy odmówić 3 razy Ojcze Nasz. Będą pościć we wszystkie piątki całego roku, chyba żeby słabość lub inna słuszna przyczyna od tego ich zwalniała, albo gdyby w piątek przypadało święto Bożego Narodzenia. Będą pościli we wszystkie środy i piątki od uroczystości wszystkich świętych aż do Wielkanocy. Wreszcie niech zachowują wszystkie inne posty ustanowione przez Kościół albo wyznaczone przez biskupów z jakiejś szczególnej racji. Podczas postu od świętego Marcina do Bożego Narodzenia i od niedzieli Pięćdziesiątnicy aż do Wielkanocy niech nie ociągają się z zachowaniem codziennego, z wyjątkiem niedzieli, postu, chyba że choroba lub inna słuszna przyczyna nakazywałaby postąpić inaczej. Siostry brzemienne, aż do dnia ich oczyszczenia, jeżeli chcą, będą powstrzymywać się od wszelkich umartwień cielesnych, ale nie od duchowych. Ci, którzy ciężko pracują, mogą w dniach postnych z powodu tej pracy spożywać 3 razy dziennie, od niedzieli wielkanocnej do uroczystości świętego Franciszka. Jeżeli zdarzy się im pracować u obcych, z wyjątkiem piątku lub innego dnia, w którym jest Kościół ustanowiony post, będzie im dozwolone spożywać to, co im podadzą. Ile razy w ciągu roku powinni się spowiadać i przyjmować ciało Chrystusa? Wszyscy bracia i siostry, niech nie zaniedbują spowiedzi z grzechów swoich i pobożnego przyjmowania Eucharystii 3 razy do roku, a mianowicie z okazji uroczystości Bożego Narodzenia, Wielkanocy i zesłania Ducha Świętego, jednając się z bliźnimi i zwracając cudze dobro. Niech nie noszą broni zaczepnej. Niech bracia nie noszą broni, chyba że dla obrony Kościoła Rzymskiego, wiary chrześcijańskiej, własnej ziemi albo za pozwoleniem swych przełożonych ministrów. O odmawianiu godzin kanonicznych. Niech wszyscy odmawiają 7 godzin kanonicznych, mianowicie jucznię, prymę, tercję, sekstę, nonę, nieszpory, kompletę. Duchowni, czyli ci, którzy umieją czytać, niech odmówią na prymę. Deus in nomine tuo, beati immaculati, aż do postaw prawo, pozostałe psalmy, godzin i chwała Ojcu według zwyczaju przepisanego duchownym. Kiedy nie udają się do kościoła, będą się starali odmówić na jucznię psalmy, które duchowni odmawiają, albo te psalmy, które się odmawia w kościele katedralnym, albo przynajmniej niech nie zaniedbają odmówić jak ci, którzy czytać nie umieją, 12 Ojcze Nasz i chwała Ojcu na jucznię i 7 razy Ojcze Nasz i chwała Ojcu na każdą z godzin oraz jeśli znają, niech dołączą do prymy i komplety wierzę w Boga i zmiłuj się nade mną Boże. Jeżeli godzin kanonicznych nie odmówią w przewidzianym czasie, to niech odmówią 3 razy Ojcze Nasz. Chorzy nie są zobowiązani do odmawiania godzin kanonicznych, chyba by, żeby tego sami pragnęli. Podczas czterdziesiątnicy świętego Marcina i Wielkiego Postu
niech udadzą się osobiście do kościołów będących na terenie parafii, którą zamieszkują, na jucznię, chyba że słuszna przyczyna by ich do tego zwalniała. Niech ci, którzy według prawa mogą, sporządzą testament. Wszyscy, których prawo do tego upoważnia, niech spiszą, czyli sporządzą testament. Niech uporządkują i zadysponują swoimi dobrami w ciągu 3 miesięcy od swojego bezpośredniego wstąpienia, tak by nie zdarzyło się, by ktoś umarł bez testamentu. O pokoju między braćmi i innymi nie należącymi do nich. Co do zaprowadzenia pokoju między braćmi i siostrami, albo też wśród innych, będących w niezgodzie, niech się tak stanie, jak zdawać się będzie przełożonym ministrom, i jeśli była taka możliwość, niech w tym zasięgną rady biskupa diecezjalnego. O odwołaniu się przeciw prześladowcom. Jeżeli zaś bracia lub siostry będą wbrew swoim przywilejom byliby nieprawnie prześladowani przez podestów, czyli rektorów, miejscowi przełożeni, ministrowie, niech odwołają się do biskupów i innych miejscowych ordynariuszy. Niech według ich rady i rozporządzenia sądownie dochodzą swoich praw. Niech wystrzegają się, o ile mogą, uroczystych przysiąg. Niech wszyscy wstrzymujący się od przysiąg uroczystych, chyba że byliby zmuszeni przez konieczność w wypadkach przewidzianych przez Stolicę Apostolską, to jest dla pokoju, z powodu wiary, dla odparcia po twarzy i aby dać prawdziwe świadectwo, a także w kontraktach kupna, sprzedaży i darowizny, kiedy to wydawać się będzie potrzebne. Będą unikali z największą starannością przysięg w zwykłych rozmowach, a jeżeli kto kiedykolwiek nieostrożnie przysięgnie, jak to się zdarza tym, którzy dużo mówią, tego dnia wieczorem, gdy będzie przypomniał sobie swoje wykroczenia, niech odmówi 3 razy modlitwę pańską za nieostrożnie uczynioną przysięgę. Na koniec niech każdy pamięta o zachęcaniu swoich domowników do gorliwej służby Bożej, o uczestniczeniu we mszy świętej i zebraniach wspólnoty. Niech wszyscy bracia i siostry, którzy są zdrowi, w miejscu swego przebywania, jeżeli mogą to łatwo uczynić, co miesiąc biorą się w kościele lub miejscu wskazanym przez przełożonych ministrów, by tam wysłuchać uroczystej mszy świętej. Niech każdy według swoich możliwości złoży skarbnikowi będącą w życiu monetę, a on zbierze te pieniądze i zgodnie z radą przełożonych ministrów rozdzieli je wśród cierpiących niedostatek braci i sióstr, szczególnie wśród chorych albo tych, którzy nie mają z czego opłacić godnego pogrzebu. Reszta niech będzie rozdana innym ubogim według ich potrzeb. Z tych samych pieniędzy należy złożyć ofiarę kościołowi, w którym się gromadzą. Jeżeli jest to możliwe, niech postarają się o męża religijnego, kompetentnego w znajomości Słowa Bożego, który by ich zachęcał, napominał i nakłaniał do pokuty i pełnienia uczynków miłosierdzia. Niech każdy zachowa milczenie podczas mszy świętej i kazania. Niech każdy będzie skupiony podczas modlitwy i nabożeństw, chyba że nie pozwoli na to wspólne dobro wspólnoty. O braciach chorych i zmarłych. Jeżeli któryś z braci zachoruje, powiadomieni o tym przełożeni, ministrowie, sami osobiście lub przez innych są zobowiązani raz w tygodniu odwiedzać chorego, zachęcają go w sposób, który uznają za najskuteczniejszy i najodpowiedniejszy do przyjęcia pokuty oraz ofiarują mu ze wspólnej kasy to, co jest mu konieczne. Jeżeli chory zejdzie z tego świata, niech powiadomi się braci i siostry tego miasta lub miejscowości, aby osobiście wzięli udział w pogrzebie i niech nie odchodzą, dopóki nie zostanie odprawiona uroczysta msza święta i ciała zostanie złożone w grobie. Chcemy, aby te same przepisy były zachowane względem chorych i zmarłych sióstr. Oprócz tego, w ciągu 8 dni od śmierci bracia, którzy są kapłanami, niech odprawiają jedną mszę świętą, każdy z braci i sióstr niech odmówi za zmarłego, jeżeli zna psał też 50 psalmów, zaś
nieumiejący czytać 50 Ojcze Nasz, po każdym z nich dodając wieczny odpoczynek. Nadto w ciągu roku w intencji zbawienia tak żyjących, jak i zmarłych braci i sióstr, niech będą odprawione trzy msze święte. Wszyscy, którzy znają psałterz, niech go odmówią, a inni 100 razy modlitwę pańską, dodając na zakończenie każdej z nich wieczny odpoczynek. Po przełożonych ministrach. Niech każdy przyjmie pobożnie i stara się wiernie wypełnić powinności urzędu wskazane w tekście tej reguły. Każdy urząd będzie ograniczony co do trwania. Żaden przełożony minister nie będzie mianowany dożywotnie, tylko na określony czas. O wizytacji i karaniu winnych. Przełożeni ministrowie, bracia i siostry danego miasta lub miejscowości, niech z okazji wizytacji zgromadzą się w miejscu o charakterze religijnym, a jeżeli takiego nie mają, to w kościele. Niech mają za wizytatora kapłana jakiegoś zakonu zatwierdzonego przez Kościół, który za popełnione nadużycia nałoży im zbawienne pokuty. Nikt inny nie może być wizytatorem. Ponieważ ta forma życia została ustanowiona przez świętego Franciszka, radzimy, by wizytatorami i nauczycielami duchowymi byli kapłani z zakonu braci mniejszych, których za prośbą zainteresowanych kustosze lub gwardiani tegoż zakonu zachęcą im wyznaczyć. Nie chcemy jednak, by ta kongregacja była wizytowana przez świeckiego. Ta wizytacja będzie odbywać się raz do roku, chyba żeby szczególne okoliczności wymagały, by odbyć ją częściej. Niepoprawnych i nieposłusznych po trzykrotnym upomnieniu, jeżeli nie będą się chcieli poprawić, po zasięgnięciu Rady Dyskretów należy wydalić ze wspólnoty. O unikaniu sporów między sobą i z innymi. Niech bracia i siostry, o ile to będzie możliwe, unikają sporów między sobą, jeżeli takowe miałyby miejsce, i niech starają się je uśmierzyć. Jeżeli sporu nie będzie można uniknąć, niech zgodnie z prawem odpowiadają przed tym, który ma władzę sądzenia. Jak i przez kogo mogą być dyspensowani od postów? Ordynariusze miejsca albo wizytatorzy ze słusznej przyczyny i gdyby uznają to za stosowne, mogą dyspensować wszystkich braci i siostry od wstrzemięźliwości, postu i innych umartwień. Przełożeni ministrowie powinni poinformować wizytatora o jawnych przewinieniach. Przełożeni ministrowie niech doniosą o jawnych przewinieniach braci i sióstr, aby byli ukarani. Jeżeli ktoś byłby niepoprawny po trzykrotnym upomnieniu przez ministrów i po wysłuchaniu rady niektórych braci, dyskretów, niech będzie doniesiony do wizytatora i przez niego usunięty ze wspólnoty, o czym potem należy poinformować wspólnotę. Do tego, o czym tu zostało powiedziane, nikt nie jest zobowiązany pod grzechem ciężkim. Zresztą do tego, o czym tu zostało powiedziane, do czego bracia waszego zakonu niech są zobowiązani z przykazań boskich albo kościelnych, żadnego z nich pod grzechem ciężkim nie chcemy zobowiązywać, lecz nałożoną sobie pokutę z pokorą przyjmie i skutecznie stara się wypełnić. Żadnemu zgoła człowiekowi nie wolno tego statutu rozporządzenia i woli naruszyć, a gdyby się na to podważył, niech wie, że ściągnie na siebie gniew Boga Wszechmogącego i Jego świętych apostołów Piotra i Pawła. Dano w Rieti 18 sierpnia drugiego roku naszego pontyfikatu, to jest 1289.